Grazie a tutti. Se senti di dare la festa di questo giunto, da tutti a tutti. Cinque razza, silenzi, con le tre collezioni. Don Don Matki Najświętszej przybliża się we wspaniałych kolorach, narodowych kolorach. Grupa Biało-Czerwona, witajcie, szczęść Boże. W waszej grupie w tym roku wędrowało 148 pomocników, a 243 w waszych domach, w parafiach ogarniało modlitwą wasze pielgrzymowanie i uczestniczyło w rekolekcjach duchowych. Przewodnikiem waszej grupy po raz kolejny, niesłudzenie, proboszcz wyświadczony przewodnik, ksiądz Jarosławski. Za to, że postawiłeś wysokie wymagania swoim pomocnikom, a wspierali cię wiernie, młody jeszcze, ale już mocnym duchem, w otwartych szosach starożytnych. Oraz zarobisz kapo, mam nadzieję na tej grzybce, diakon Darek Marcin. Bardzo dziękujemy za te kolekcje, które prowadziliście w Grupie Biało-Czerwonej. Również pamiętajcie dzisiaj w Skupie Jasnej Góry o tej szczególnej intencji, którą mieliście w swoim sercu. Zaprosiliście o wiarę, o łaskę przekazywania wiary w rodzinach, w intencjach osobistych, w intencjach Kościoła Polskiego i naszego biskupa oraz w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI. W waszej grupie wędrowała siostra Danuta Słuszka oraz klerik Krzysztof Stawicki. Dziękujemy wam za ruch od Niedźwiedzica, a także szczególnie wspierali was w tym wędrowaniu animatorzy muzyczni, porządkowi, bracia kierujący ruchem, chorąży grupy. W tej też grupie wędruje siostra Danuta, prezes akcji katolickiej diecezji włoskiej, brat bagażowy. W grupie też wędrował uczestnik wszystkich 31 włoskich pielgrzymek na Jasną Górę, brat Mirek. Gratulacje. Również do waszej grupy należeli ci, którzy pełnili szczególne funkcje podczas pielgrzymki w służbach. Ksiądz Grzegorz Witrowiczna, siostra Agnieszka, medyczny, siostra Weronika, Katarzyna, siostra Iwona, Piotr, brat Jacek, grupa ekologii, brat Andrzej, brat Mateusz, siostra Dominika i siostra Kasia oraz szef techniczny brat Piotr. Drodzy Biało-Czerwoni, znajdźcie się na koniec naszego trudu i rekolekcji u stóp jednego z największych miejsc Polski. Sięgnijcie głęboko do swojego serca. Co chcecie Matce Najświętszej na koniec tych 9-dniowych rekolekcji powiedzieć? Przejdźcie proszę do kaplicy cudownego obrazu, by tam modlić się i patrywać jeszcze chwilę na cudowną ikonę na podróż. Biało-Czerwona, witajcie na Jasnej Górze. Ksiądz Rafał, nie gorzej. Tak smutny jesteście. Witajcie Matko Najświętszą. Biało-Czerwona to jest miasto Płock. Stolica naszej diecezji, ale też regionat bielski, bodonowski. A nawet w waszej grupie wędrowała obstałęka i łódź.